Jest 29 maja 2015 roku. Jesteśmy we Wrocławiu na ulicy Opolskiej. Szpetnie wisi nadal infamis Bronisław Komorowski, Welszczynukowicz, którego prywatna firma nie sprząta. Tu chciałam Państwu pokazać te kajdanki. Towarzystwo przednie. Plakat z pierwszej kampanii, która zakończyła się 10. I już ten plakat mieliśmy na moich filmach 2 tygodnie temu. Teraz dowieszono drugi, który także jest opisany. Ale to, co jest zastanawiające, jest brak reakcji prywatnej firmy niemieckiej, 100% kapitału niemieckiego, największej prywatnej firmy w reklamie zewnętrznej niemieckiej, która nie reagując na zniszczenie tych plakatów, jakby daje także tutaj popis swoich preferencji wyborczych. Ja wątpię, proszę Państwa, czy w Niemczech tak zniszczony plakat polityka na prywatnym billboardzie tak długo by wisiał. Takich plakatów jest więcej na mieście, w mieście Wrocław, w którym Bronisław Komorowski podobno wygrywa. Mamy co prawda już urnowe obie tury za sobą, ale karawana idzie dalej. To, co dzisiaj się w Pałacu Wilanowskim wydarzyło, że elekt urnowy Duda uwiarygodnił fałszerstwa wyborcze PKW, budzi nas nasz wielki niepokój. Apelujemy do PiS o opamiętanie się. Dziękuję za uwagę. Mówiła Beata Andrejas z Wrocławia.